Nie, nie nagrywa jeszcze. Co ja tak jadę jak jakiś emeryt? BMW mam w końcu, nie? Z tej strony Automaren, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną auto z marki Bayernische Motorwerke, czyli BMW X1. Jako niegdysiejszy fan BMW nieco jestem zmartwiony, ponieważ nie jest to tylno napędówka BMW, a pod maską jest klekot, ale o tym zaraz jeszcze wszystko Wam opowiem. Jedziemy z tematem. BMW X1 to jest pierwszy taki mały SUV BMW, ale nie pierwszy SUV tej marki. Szlaki dla X1 przecierała wcześniej X5, która powstała w 1999 roku, oraz X3, która powstała w roku 2003. Jeśli chodzi o X5, to BMW dało się wyprzedzić konkurencji, ponieważ pierwszy na rynku w tym segmencie pojazdów był wtedy Mercedes ML. Natomiast był to ostatni raz, kiedy dali się wyprzedzić konkurencji, ponieważ właśnie X3 powstała w 2003, a konkurencja w postaci Audi Q5 czy Mercedesa GLK dopiero 5 lat później. I BMW szybko, bardzo szybko zdominowało rynek właśnie pojazdów SUV czy crossoverów klasy premium. A X1 przez długi czas też nie miała konkurencji, ponieważ 2 lata po niej dopiero powstało Audi Q3, a aż 6 lat później Mercedes wypuścił coś właśnie w tym segmencie, czyli GLA. Także jak ten samochód pojawił się na rynku, to tak naprawdę nie miał wtedy żadnej konkurencji, jeśli chodzi o klasę premium. Samochód został zbudowany na podzespołach BMW serii 3 oraz BMW X3. Wydaje się, że od trójki, na przykład kombi, jest nieco większy. Natomiast ja nie lubię słowa wydaje mi się, więc niech przemówią liczby. Otóż samochód jest oczywiście wyższy od trójki kombi, natomiast jest od niego krótszy. Trójka ma 4650 mm długości, ten ma 4450 mm długości. Natomiast rozstaw osi jest identyczny w obu pojazdach, to wynosi 2,76 m, 2760 mm, dokładnie rzecz biorąc, skoro trzymamy się już tej nomenklatury. Tak, jest krótsza od serii 3 kombi, ale przewyższa ją ilością miejsca w środku, zarówno jeśli chodzi o przestrzeń na głowami, jak i przestrzeń na boki. Bagażnik na przykład ma też mniejszy od serii 3 wersji kombi. Także można się zastanawiać, po co budować taki samochód, skoro mamy równie praktyczne kombi w ofercie sprzedaży. No, moda na SUVy jakby zaczęła w tamtych czasach właśnie gwałtownie rosnąć i wiele osób zapragnęło posiadania takiego auta. I to był doskonały zabieg marketingowy, jeśli chodzi o BMW. Dość powiedzieć, że auto było produkowane do 2015 roku, czyli tylko 6 lat, ale przeszło w tym czasie aż 2 drobne faceliftingi. 6 lat produkcji i właśnie 2 liftingi, no to jest chyba taka domena dzisiejszych czasów, że nakręca się sprzedaż, wciąż odświeżając ten sam pojazd, który jest oferowany na rynku. Modele BMW nie miały jakiejś długiej kariery, było to mniej więcej 6 właśnie do 8 lat, no ale bez jaj, no pierwszy miał miejsce w 2012 roku, a drugi zaraz później, chwilę później w 2013. Zmieniono nieco paletę silników, a także przeprojektowano nieco przód i delikatnie wnętrze zostało też zmodyfikowane. Jakbyście pokazali mi przedliftową i poliftową, to ciężko by mi było znaleźć chociażby 3 różnice między nimi. Początkowo, gdy to auto pojawiło się na rynku, w ogóle mi się nie podobało, ponieważ zawsze kojarzyłem BMW z dużym sedanem albo jakimś malutkim, w każdym razie sedanem. Kombi ewentualnie, jeśli miało wystarczająco mocny silnik pod maską, było akceptowalne, ale nie jakiś tam pękaty, nadmuchany kombiak. Ten przód auta z tymi jakby skośnymi lampami, z przesadzonym grillem, choć dzisiaj wpasowuje się idealnie w design marki, no całość jakoś tak nie za bardzo mi odpowiadała. Natomiast im dłużej na niego patrzę, to zaczynam dostrzegać pewne elementy charakterystyczne właśnie dla BMW. Pierwsze to jest właśnie przetłoczenie na masce, z tym, że kiedyś to ono się kończyło właśnie na nereczkach, a nereczki tak urosły, że no niestety jest coś też bardzo charakterystycznego dla BMW z pierwszego dziesięciolecia milenium. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. O! Widać? Na pewno widać. Są ringi, które pojawiły się pierwszy raz w BMW E39 poliftowym, których zazdrościli wszyscy posiadacze starszych BMW właśnie właścicielom E39 poliftowego i dlatego potem przekładali lampy do swoich leciwych E36. Jest też coś charakterystycznego dla tego okresu produkcji BMW, czyli tak zwana płetwa rekina na dachu, która była anteną po prostu od nawigacji i radia. Obejrzyjcie w krótkim birolu, czy to auto jeszcze przypomina bawarską markę.
Czy niektórzy mówią, że to jest crossover, to BMW w przypadku tego auta na swój użytek zmieniło nazwę SUV, czyli Sport Utility Vehicle, na SAV, S-A-V, czyli Sport Active Vehicle. Na pewno jest to jeden z najlepiej jeżdżących aut w tej klasie i jedyna w tamtych latach to była tylnonapędówka, to znaczy auto, które bazowo ma tylny napęd, a w wersji z napędem na 4 koła przód jest dołączany. Jest, skoro już o tym mówimy, zajrzyjmy sobie pod maskę, ponieważ to jest również ostatnia, pierwsza i jedyna X1, która ma silnik umieszczony tak, jak to w bawarce powinno być. Zaglądamy pod maskę. Choć nie widać tego na pierwszy rzut oka, ten silnik jest umieszczony wzdłużnie i napędzane są koła tylne. W wersjach 18D, 20i i 20D napęd na 4 koła był dostępny za dopłatą. Natomiast w wersjach 18i, 16D i 20ED, czyli Efficient Driving, ten napęd w ogóle nie był dostępny. Pozostałe, te najmocniejsze, w szczególności jednostki, były dostępne seryjnie z napędem X-Drive, czyli z napędem na 4 koła. Paleta silników już nie jest taka typowa dla BMW, taka jak w latach 90., ponieważ mamy więcej silników czterocylindrowych, więcej wariacji na temat silnika czterocylindrowego niż sześciocylindrowych. Otóż czterocylindrowe były dwa w zasadzie. N46 to była wolnossąca dwulitrowa benzyna o mocy 150 koni. Potem już występował silnik N20 w różnych wariantach mocy. Silniki sześciocylindrowe, też było to 3-litrowe rzędowe 6 w różnych wariantach mocy. Najmocniejsza benzyna miała 258 koni. Była jeszcze wersja 35i o mocy 306 koni, natomiast nie był on dostępny w Europie. Był oferowany głównie na rynku za oceanem. Jeśli chodzi o diesle, to jest praktycznie wariacja na temat tego samego silnika o niezbyt dobrej opinii powszechnej, N47. I był to po prostu dwulitrowy diesel, który występował w wariantach mocy od 116 koni aż do 218 koni mechanicznych. Tutaj w tym egzemplarzu jednostka to jest ta dwulitrówka N47 o mocy 204 koni mechanicznych i 350 newtonometrach momentu obrotowego. Setkę robi w jakieś 7 sekund i rozpędza się do prędkości maksymalnej około 220 km na godzinę. Dlaczego mówiłem, że N47 równa się problem? Ponieważ te silniki miały problem z kołami zębatymi łańcucha rozrządu oraz samym łańcuchem rozrządu, który to po prostu po jakimś czasie się rozciągał, a jego wymiana jest dosyć droga, bo szacuje się, że to są koszty około 5 do 6 tysięcy złotych. I co ciekawe, serwis BMW zaleca wymianę tego rozrządu przy przebiegu mniej więcej 150-200 tysięcy kilometrów. Taką praktyczną. To nie jest taki łańcuch, jak był w M50B20 kiedyś, który to mógł być uznany za wieczny i nie podlegał wymianie. Tutaj niestety przy zakupie takiego auta trzeba się z tym liczyć, że być może będziemy musieli przeprowadzić operację wymiany rozrządu. Jeśli chodzi o benzynowe silniki, czyli N20, no tam jest podobnie. Jeśli chodzi o rozrząd, jest też łańcuch, który też potrafi się wyciągać. Są też problemy z przepływomierzami. Silniki wymagają nieco większej dbałości. Kurde, się ubrudziłem. Co ważne, też w benzynach mamy bezpośrednie wtryski. Te wtryskiwacze też potrafią po jakimś czasie nam zaszwankować. W tych najmocniejszych wersjach diesli, czyli 204 i 218 koni, mamy dwie turbosprężarki i tutaj o to trzeba zadbać, ponieważ BMW wymiany olejów sugeruje nam poprzez wskazania komputera i zaleca wymianę oleju między tam 20 a 30 tysięcy kilometrów. No sami stwierdzicie, że to trochę za dużo. No kiedyś wszyscy wiedzieli, że olej wymieniamy raz na 10 tysięcy kilometrów albo raz na rok, a kiedy pokonujemy przebieg około 20 tysięcy kilometrów, to może właściwości smarne oleju już nie są takie, jak należy i mogą ulec na przykład awarii te silniki, a także turbosprężarki. Także warto skrócić interwał wymiany oleju mniej więcej do 15 tysięcy kilometrów i na pewno spotkacie opinię użytkowników tych diesli N47, którzy nie skarżą się na jakieś specjalne problemy. Ten samochód ma przebieg 200 tysięcy kilometrów i jeszcze rozrządu wymienianego nie miał. Pracuje zupełnie poprawnie, turbiny też są sprawne, ponieważ właśnie właścicielka dba o to, żeby wymianę oleju robić znacznie częściej. Teraz jeszcze tylko chwilę wam pokażę, jak to się zmieniło, jeśli chodzi o BMW, jeśli chodzi o znaczenia silników, bo kiedyś 320 było wiadomo, że to jest auto, które ma silnik dwulitrowy pod maską. Dzisiaj 328 ma wciąż dwulitrówkę, rzędową czwórkę, natomiast silniki różnią się po prostu wariantem mocy i tak te auta są nazywane. Chodźcie tutaj na chwilę z boku, to pokażę, o co chodzi.
Oznaczenie motoru znajduje się tutaj na drzwiach. I tutaj w tym przypadku mamy napisane, że to jest X-Drive 23D. To oznacza, że to jest dwulitrowy diesel o mocy 204 koni. Jeśli chodzi o diesle, to najniższe oznaczenie, które można było tutaj spotkać, to jest 16D. To był dwulitrowy diesel o mocy 116 koni. Potem 20D na przykład, albo właśnie 23 i 25D najmocniejsze. Jeśli chodzi o benzyny, najsłabszy to był 18 i wolno ssący dwulitrowy silnik benzynowy. Potem 20 i wszystko powyżej to były silniki turbo doładowane. 25 i to był 6-cylindrowy silnik o mocy 258 koni. 35 i to był doładowany silnik benzynowy o mocy 300 koni, 306 koni dokładnie. 28 i to był silnik 4-cylindrowy o mocy 245 koni doładowany. No, tak mniej więcej myślę, że Wam się coś niecoś rozjaśni i teraz jak zobaczycie BMW na ulicy z oznaczeniem właśnie na przykład 25 i to znaczy, że to jest silnik właśnie taki, który chcecie mieć w swoim BMW X1. Dobra, no to tak chyba dosyć jasno powiedziałem, a jeśli nie, no to zawsze są jakieś strony internetowe i inne portale, na których można znaleźć rozwinięcie tych skrótów bardziej dokładne, chociaż nie aż tak dokładne jak u Automariana. Wsiadamy do środka, zapraszam na fotel pasażera jak zwykle. Pewnie ciekawi Was, ile w tym samochodzie zostało właśnie z dawnego BMW. No, nie mamy tak jak kiedyś tutaj kokpitu skierowanego w stronę kierowcy. Ta konsola środkowa ze sterowaniem do klimy i rada jest co prawda lekko pod kątem, ale nie tak jak to było kiedyś. Typowe wskaźniki dla BMW, dwa duże zegary. Też jest fajny ten klasyczny, jak to w BMW-kach było kiedyś, wskaźnik chwilowego spalania. Bardzo mi się to podoba, bardzo to lubiłem zawsze w BMW. Natomiast denerwuje mnie, że na instrumentach nie mamy wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej. No, mając pod maską diesla z dwiema turbinami, chcielibyśmy wiedzieć, czy auto jest odpowiednio już dogrzane, żeby można było zacząć nim się fajnie bawić, czy nie. No, szukając wszędzie w komputerze informacji o samochodzie, nie znalazłem wskazań temperatury cieczy chłodzącej. No, dla mnie to jest duży minus. Ergonomia w tym samochodzie jest bardzo poprawna. Kierownica trójramienna bardzo fajnie, dobrze leży w dłoniach. Oczywiście sterowanie instrumentów pogodowych z kierownicy. Wszystko jest pod ręką. Obsługa radia i klimatyzacji odbywa się też za pomocą systemu iDrive. Podstawowa X1 miała to, co niezbędne na pokładzie, natomiast za wszystkie inne bajery, które były w tym samochodzie, trzeba było dopłacać i to słono. I można spotkać na rynku wtórnym wersje skonfigurowane bardzo odmiennie. Ten akurat egzemplarz jest całkiem spoko wyposażony. Mamy szyber dach, który otwierany w dwóch płaszczyznach. On świetnie doświetla wnętrze, ponieważ sięga aż tylnej części dachu. Mamy właśnie nawigację, mamy iDrive i to jest iDrive, który jest znacznie poprawiony w stosunku do tego pierwszego, który pojawił się po raz pierwszy w BMW serii 7, który był krytykowany za kiepską obsługę, nie był po prostu zbyt intuicyjny. Mamy tutaj też tempomacik. Aha, jeśli chodzi o jakieś schowki, no to wiadomo, tutaj jest przed pasażerem średniej wielkości, ale całkiem pojemny schowek. Bardzo praktyczna półeczka tutaj, bo dzisiaj mamy tak duże telefony, że trzeba gdzieś się trzymać w samochodzie, więc ta półeczka świetnie się sprawdzi. Mamy też tutaj taką półeczkę pod ekranem nawigacji. Duże kieszenie w drzwiach bocznych, po obu stronach drzwi, z dużym miejscem, gdzie możemy wstawić na przykład butelkę wody. Podłokietniczek, który tutaj się przesuwa. Pod nim jest ukryty cup holder. Tutaj też jest schowek z jakimś tam chyba nawet mocowaniem na telefon. Co mi się bardzo podoba, jest też klasyczny hamulec ręczny w tym samochodzie. Jeszcze coś, co mnie przeszkadza osobiście, to jest to, że mamy kluczyk pilota, ale nie odpalamy nim samochodu w tym samym gnieździe. Po prostu po włożeniu go do gniazda kluczyka trzeba osobno nacisnąć przycisk start-stop. Tak samo przy wyłączeniu silnika trzeba ten przycisk przycisnąć, a potem wyjąć kluczyk. No, są auta, w których odbywa się to tylko kluczykiem, czyli po włożeniu go do gniazda od razu przyciskając kluczyk odpalamy samochód. Trochę mnie to osobiście denerwuje. Poza tym wnętrze jest wykończone ładnie, poza jednym plastikiem nad zegarami. Reszta jest naprawdę wysokiej jakości materiałów i jest odporna na zużycie. Tu są jeszcze sportzice z takim dodatkowym podparciem dla nóg. Natomiast sama obsługa fotela jest dosyć już skomplikowana. Jeśli nie jeździliście nigdy BMW-ką, to muszę Wam pokazać, jak po kolei operować fotelem. Trzeba wiedzieć po prostu, która dźwignia do czego służy, a jest ich aż raz, 2, 3, 4, 5. Także po kolei pokażę Wam, jak to ustawiać. Tak jak mówiłem, dźwigni jest 5. Tu mamy dwie. Jedna odpowiada za ustawienie położenia oparcia. Ta odpowiada za ustawienie fotela na wysokość. Możemy go regulować góra-dół. Tutaj jeszcze mamy jedną dźwignię, którą podnosimy jeszcze ten fotel w ten sposób.
tu mamy kolejną, czwartą dźwignię, którą sobie wysuwamy to podparcie dla nóg, a tutaj daleko z prawej strony jest dźwignia, którą ten fotel przesuwamy do przodu, do tyłu. No i jeszcze jest przycisk tutaj, którym możemy się ścisnąć nieco tymi wydatnymi tutaj boczkami foteli i on wtedy nas po prostu trzyma super na boki. W zakrętach bardzo to pomaga, auto potrafi wygenerować spore przeciążenia, także te trzymanie na boki fotela jest bardzo fajne i praktyczne, pomocne. Tyle. Idziemy teraz zobaczyć do tylnej części pojazdu. Aha, nie powiedziałem jeszcze, że ma idiotyczny system do uruchamiania kierunkowskazów. Będzie więcej o tym później. Jeśli chodzi o przestrzeń w tym samochodzie, no to czuć, że to jest raczej auto z kategorii tych mniejszych SUV-ów i że płyta jego podłogowa jest tożsama z BMW serii 3, także przestrzeni na nogi specjalnie dużo tutaj nie ma, chociaż nie ma tragedii. Natomiast gdybym siedział za wyższą osobą, już byłoby mi tutaj naprawdę ciasno. Minusem dla kogoś może być wykończenie fotela, ponieważ tu mamy taki twardy plastik i trochę może on ściskać nam kolana, natomiast na pewno dla kierowcy to jest fajne, bo kolanami nie wbijamy mu się w plecy. W tyłu w samochodzie, w zasadzie tutaj w fotelach, ze względu na to wykończenie, nie mamy żadnych kieszeni na takie pierdółki. Mamy dosyć spore kieszenie w drzwiach i one są całkiem praktyczne. Tak jak mówiłem, świetnie doświetla nam tutaj nawet tylną część auta, ten duży przeszklony dach. Mamy też osobno lampki, które tutaj doświetlają nam wnętrze z tyłu, również z lampkami osobnymi do czytania, tylko wyglądają trochę biednie, bo nie mają osłonek żarówki. Oczywiście, jak przystało na współczesne auto, są mocowania Isofix. Jeśli chodzi o kanapę, możemy przestawić sobie wysokość położenia oparcia, ponieważ auto ma składane właśnie oparcia i możemy to położenie oparcia w miarę tak skokowo regulować, powiększając bagażnik, a także zmniejszając komfort pasażerom, którzy jadą właśnie na tylnej kanapie. No i tyle. Tak poza tym fotel jest całkiem wygodny, przestrzeni nad głową jest dosyć dużo i pod tym względem to auto na pewno będzie lepsze od serii 3 i większe, jeśli chodzi o przestrzeń nad głowami. Tak, o bagażniku już wspominałem, że jest nieco mniejszy niż w serii 3 kombi, no to zobaczmy, jak on wygląda. Bazowo jest to 420 litrów przestrzeni ładunkowej. Jeśli delikatnie popchniemy fotele do przodu, to powierzchnia się nieco powiększa. Jak złożymy, to mamy aż 1350 litrów pojemności bagażnika, także już całkiem sporo elementów możemy tutaj przewieźć. Sam bagażnik jest wykończony też całkiem nieźle. Co ciekawe, auto było seryjnie oferowane z tak zwanymi oponami Run Flat i miały to wszystkie X1-ki. Wiadomo, po latach, ponieważ Run Flaty są dosyć drogie, około 700 za sztukę trzeba płacić, no to większość właścicieli wymieniła na zwykłe opony, ale trzeba wiedzieć o tym, że auto nie ma koła zapasowego. A tutaj pod tą pokrywką w bagażniku kryje się taka całkiem wygodna jeszcze półeczka na pierdółki, a pod tą jeszcze półeczką, moi drodzy, kryje się akumulator dla lepszego na przykład rozkładu mas. I też jest apteczka, hak do holowania. Późniejsze serie X1 miały już seryjnie system start-stop. Ten na szczęście tego nie ma, nienawidzę tego systemu. Ten nie ma, więc wymiana akumulatora nie będzie jakaś droga. Tu jest jeszcze seryjny, pomimo tego, że auto ma 9 lat, bo pochodzi z roku 2011. Przy start-stopie trzeba ten akumulator kupić nieco droższy. Tutaj jeszcze mamy takie coś, co jest dosyć praktyczne, żeby nie uszkodzić zderzaka przy załadunku. No, poza tym jest ciach. No to pozwiedzaliśmy, pogadaliśmy. I już, zamykam. A, tu jest jeszcze trójkąt na przykład. A gaśnica jest pod siedzeniem pasażera. Trochę się tutaj ludzi w międzyczasie zebrało, więc zmywam się z tego miejsca w nieco bardziej ustronne miejsce. Będę się trzymał raczej dróg asfaltowych, ponieważ pomimo tego, że to jest SUV, czy tam SAV, jak mówi o SAV, jak mówi o BMW, to jednak do terenu on się za bardzo nie nadaje. Prześwit niby mamy około 18 cm, więc w jakiejś polnej drodze, takich polnych koleinach poradzimy sobie tym samochodem, natomiast tak naprawdę no, nie ma co się oszukiwać. Ten napęd na 4 koła ma pomóc nam jeździć autem w trudnych warunkach, natomiast do terenu, czy nawet lekkiego terenu, czy jakiegokolwiek terenu poza asfaltem na pewno się nie nadaje. Dobra, jedziemy zobaczyć, co zostało jeszcze z tamtych dawnych BMW w tym nowym wynalazku.
zobaczymy, czy tutaj tylny napęd coś tam da radę zerwać, może nawet. Zrobimy sobie kontrolę trakcji wyłączoną. No i uwaga, drive i próba. No panie, lepa kamerka mi się tu przestawiła. Uwaga, włączymy sobie ringi do jazdy dziennej. Coś, o czym wam wspominałem, opowiadając o wnętrzu tego pojazdu, to jest działanie dźwigni do kierunkowskazów. To znaczy, ona nie ma takiego klasycznego, to nie jest taki klasyczny przełącznik jak w samochodach, które znacie dzisiaj. Jeszcze coś mi się tutaj kamerka krzywi, gdzie po prostu wrzucamy kierunkowskaz i dźwignia wskakuje na swoją pozycję. Tu ona działa na zasadzie takiej dotykowej, czyli jeśli przyciśniemy ją mocniej w dół, to uruchamiamy kierunkowskaz. W pierwszych latach, kiedy BMW zaczynało stosować to rozwiązanie, można było spotkać taką BMW-kę jadącą z włączonym kierunkiem cały czas na przykład, bo to mogło powodować, że tak powiem, pewne problemy. BMW przyzwyczaiło kierowców do tego, że oprócz tego, że masz bardzo dobre właściwości jezdne, to do tego pozycja za kierownicą należy naprawdę do bardzo dobrych. Kierownica jest odpowiednio blisko. Gdyby to była skrzynia manualna, to również zmiana biegów byłaby bardzo wygodna, bo drążek jest odpowiednio blisko, również na odpowiedniej wysokości umieszczony. Kierownica ma regulację w dwóch płaszczyznach, możemy sobie ją przysunąć i naprawdę bardzo szybko można tutaj zająć wygodną pozycję do jazdy, a także taką pozycję, która raczej zachęca do tego, żeby korzystać z osiągów tego silnika, a dzięki tej pozycji możemy właściwie panować nad pojazdem, biorąc pod uwagę możliwości układu napędowego. BMW spośród konkurencji jest najniższym SUV-em, SAV-em, SAV, crossoverem na rynku. Ma tylko jakieś 1,50 m wzrostu, przy czym konkurencja ma około 1,60 m i na pewno siedzi się zdecydowanie wyżej w tamtych samochodach. Tutaj ja czuję się nie jak w SUV-ie, szczególnie przy tym opuszczonym fotelu, ale bardziej jak w osobówce, ale dla mnie osobiście to jest duży plus. No i przede wszystkim to auto jeździ jak osobówka, a nie jak SUV. Prowadzi się jak przystało na BMW-kę bardzo dobrze. Świetnie ten samochód jest też wyważony, pomimo dosyć dużego przodu, to dzięki tylnemu napędowi, dzięki temu też akumulator chociażby mamy w tylnej części, samochód jest dobrze wyważony i nie ma tutaj za bardzo żadnych podsterowności, nawet na śliskiej nawierzchni. Chociaż w ciasnym rądku zdarzył mi się delikatny uślizg auta, ale wtedy wystarczy dodać mocniej gazu i X-Drive nas prostuje. Zdecydowanie na plus właśnie jest prowadzenie. Układ kierowniczy w BMW to jest po prostu, zawsze był i nadal jest wzór do naśladowania dla innych producentów samochodów. Doskonałe wyważenie pomiędzy siłą wspomagania a czuciem drogi. Jeśli chodzi o osiągi, to no to tak jak wspominałem, tu mamy całkiem mocny silnik, to jest 200 koni mocy, 350 Nm momentu obrotowego. Ten akurat jest wyposażony w 6-biegowy automat. Były manuale, chciałem sprawdzić jak jeździ manual. Były też 8-biegowe automaty później. Ten bywa całkiem ospały. Troszkę spróbowałem też pobawić się manualną zmianą biegów. Spoko. Jedynka. Wyszło najgorzej, jak widzieliście, ale mogłaby ta skrzynia reagować nieco szybciej. Auto jest z tych sztywniejszych. Jeśli ktoś spodziewa się, że to będzie taki mięciutki, wygodny SUV, no to niech szuka gdzie indziej, bo BMW takie nie jest, tym bardziej, że fabrycznie, tak jak wspomniałem, wychodziły one na runflatach, a runflaty mają to do siebie, że są po prostu nieco twardszymi oponami. Dla mnie jednak super sprawa. Naprawdę przy tej wadze auta, to jest 1,5 tony, ta sztywność zawieszenia jest bardzo, bardzo spoko. Oczywiście na polnej drodze, czy na nierównej drodze może trochę przeszkadzać, ale
zależy do czego kto kupuje takie auto i większość ludzi i tak SUV-ami porusza się na zwykłych asfaltowych drogach, rzadko kiedy zjeżdżają na boczne drogi. Uwagi na to, że auto często było wyposażone w duże obręcze kół i one są dosyć ciężkie, więc szybko wybijają się na przykład z fornie wahaczy. No, stosunkowo szybko oczywiście, no, na naszych drogach wszystko się szybko wybija, no ale tutaj trzeba się liczyć z tym, że elementy zawieszenia przynajmniej przedniego będą się zużywały dosyć szybko, właśnie z fornie wahaczy czy końcówki drążków, łączniki stabilizatorów, tego typu elementy, no niestety właśnie będą nam na pewno przysparzać nieco kosztów. Jeśli chodzi o same koszty serwisowe, no to wiadomo, że to będzie to droższe auto. No to jest klasa premium, tak? Czyli kupujemy klasę premium pomimo tego, że auto używane 10-letnie kosztuje 1/4 powiedzmy swojej wyjściowej ceny z salonu, no to ceny w serwisie pozostają na poziomie premium. Czyli musimy się liczyć z tym, że na przykład amortyzator jeden może kosztować do tego auta 900 zł. Tak samo jest jeśli chodzi właśnie o utrzymanie silnika w dobrej kondycji, o czym już wspominałem. Jeśli chodzi o elektronikę wnętrza, to nie przysparza ona żadnych problemów. Jest to sprawdzona konstrukcja z E90, natomiast już znacząco poprawiona. Co do wyciszenia wnętrza, no to też, no co ja tutaj wam dużo mówię, no jest odpowiednio cicho, jedyne czego mi brakuje to odpowiedniego brzmienia silnika, no wiadomo to jest diesel czterocylindrowy, no tu szału nigdy nie będzie, no ale tęskno do rzędowych szóstek, które to niegdyś były popularnie i najliczniej stosowanymi silnikami pod maskami BMW. Na szczęście jednak X1 jest jakby tą namiastką właśnie tej starej bawarskiej szkoły robienia samochodów, ponieważ następca tego modelu to już było takie powiększone mini, które miało silnik umieszczony z przodu poprzecznie, fuj, i napędzane koła przednie, fuj, i dołączany był napęd na tył. I do tego, moi drodzy, w nowych BMW-kach silniki już mają nawet 3 cylindry, a nie 4. Gdzie mówić już o 6 w ogóle, downsizing, zepsują wszystko. Tak czy inaczej, tutaj jeszcze jest trochę tej frajdy BMW-kowskiej. Jeśli chodzi o jazdę, jeśli chodzi o zachowanie tego auta na drodze, jeśli chodzi o ogólny klimat, jaki panuje w tym samochodzie, czuć tutaj po prostu Bawarę. Dobra, bonusowo będą szutry. No takie szutry to nie szutry w sumie, jak zwykła droga. Kurzawę robię tylko... No dobra, jedzie po takiej drodze też. Nie chcę, żeby tu się... poobijała jakimiś kamyczkami. O, tu jest taki wjazd nieco bardziej, sprawdzimy prześwit, nie ma problemu, czy wyjedzie, wyjeżdża, wyjechała, do lasu też się nadaje. Mówi się też, że w tych autach, szczególnie z napędem na 4 koła, po jakimś czasie mogą się pojawić problemy z napędem X-Drive, ponieważ trzeba tutaj dbać o równe ciśnienie w oponach, ponieważ różnica w ciśnieniu może być odczytana przez komputery tego inteligentnego napędu jako poślizg i on będzie próbował korygować jakby tor jazdy, przez co dojdzie ostatecznie do jego przedwczesnego zużycia się, kiedy te napędy i mechanizmy będą działały pod zbyt dużym obciążeniem. Marudziłem na przygazówkę w czterocylindrowej benzynie w przypadku nagrania filmu o New Beetle, ale tutaj z tym klekotem... No cóż, no diesel, nie? Chłodzimy turbo po tej przejazdce jeszcze chwilę.
Na koniec, jak zwykle w tej części odcinka będzie o pieniądzach. Jak wspomniałem wcześniej, te samochody w tej chwili można nabyć mniej więcej za 1/4 ceny tego, co trzeba było zapłacić za nową taką BMW-kę w salonie. Za najstarsze egzemplarze trzeba położyć mniej więcej 35 tysięcy, za te najmłodsze już z końcówki produkcji około 50-60 tysięcy. Wszystko zależy od tego, w jakim auto jest stanie, jakie ma wyposażenie i jaki ma motor. Oczywiście te słabsze silnikowo wersje będą tańsze, natomiast jeśli już mamy wydawać taką kwotę pieniędzy, warto zainteresować się jednak czymś, co będzie miało już napęd na 4 koła i tego mocniejszego diesla albo mocniejszą benzynkę pod maską. Warto zainteresować się profilaktycznie wymianą rozrządu po zakupie, a także sprawdzeniem silnika, sprawdzeniem napędów, stanem oleju w przekładniach, a także elementami zawieszenia, więc do ceny zakupu takiego auta trzeba doliczyć około 10-20% jego rynkowej wartości, żeby później cieszyć się już spokojniejszą jazdą. Nie podobał mi się ten pojazd od samego początku, w momencie kiedy powstał, nie podobał mi się kiedy rano pojechałem go odebrać, ale po tych paru godzinach spędzonych z nim i kilkudziesięciu kilometrach jazdy za kółkiem przekonałem się, że naprawdę sporo jest w nim tego charakteru Bawarki, który ja naprawdę lubię. Super właściwości jezdne sprawiają, że jest to ciekawa alternatywa na przykład dla trójki kombi, czy nawet piątki w kombi, bo auto ze względu na swoje bardziej kompaktowe rozmiary niż seria 5 dużo lepiej sprawdzi się w mieście. No i wstyd się trochę przyznać, jako puryście BMW coraz bardziej nawet z zewnątrz zaczyna mi się ten samochód po prostu podobać, choć ja lubię zupełnie innego rodzaju samochodu, coraz ładniejszy mi się wydaje, fajny. Kurde, zaraz wyjdzie, że wszystkie auta, które testuję, mi się podobają. No to dobra, żeby było uczciwiej, z zewnątrz mi się średnio podoba, jeśli chodzi o jazdę, podoba mi się naprawdę bardzo. Dobra, dziękuję Wam za spotkanie w tym odcinku, żegnamy się na dzisiaj. Seria Modern Era, tak jak wspominałem już w którymś z moich filmów, w zasadzie chyba w tym filmie o Beetle'u, no tak, tam wspominałem o tym, będzie rozwijana. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli zechcesz zostawić mi jakiś komentarz, jeśli jesteś posiadaczem czegoś, co ma pod maską N47, odniesiesz się do tego, co tutaj powiedziałem, być może nawet uzupełnisz tą wiedzę, bardzo lubię, jak moi widzowie tak robią. Natomiast dzisiaj żegnamy się, spadam do domu, mam jeszcze kawałek drogi, na szczęście też kawałek trochę krętej drogi. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć! Życie samotnego youtubera. Auto stoi tam, o, a ja tylko latam z tym statywem, żeby nagrać te przejazdy dla Was piękniaskie. I tak się świetnie bawię. Trójka, piątka, czy te siódema. Najlepsza maszyna to jest BMA. BMA, BMK. W metalik kolorze. Niepotrzebny mi jest merc, BMO się wożę.